Siemanko drodzy widzowie, Gala Gromda 14 i jeden z głównych bohaterów tego wydarzenia, Scarface. Witam serdecznie. A witam Ciebie, witam drogie Państwo, drogich Państwa przed ekranami. I co, tadam, walka wygrana. Tak, walka wygrana, zapierdalałem ciężko, wakacje poświęcone, czas z bliskimi poświęcony, zainwestowany. 14 to są dwie siódemki. Miałem mieć siódmą walkę, to były trzy, było nieparzyście, ale patrzę, za chwilę jest zmiana. Miałem dziesiątą, mówię, aha, chłopakom wtedy powiedziałem, dwie siódemki, jedziemy po to. Czułem, mam te swoje obliczenia i z reguły się sprawdzają, więc... Może w jakąś numerologię powinieneś się zacząć bawić, a nie w walkę? O, generalnie numerologie są dwie. Albo weź mi podaj jej szóstkę, najbliższą totka czy coś. Zaraz o tym pogadamy, chwilę, wyrównam oddech, może to się uda. Ale 30% dla mnie. Lichwa, ale 30% dla mnie. Dobra, wracając do walki. Ty, no bo to była jakby... Miałeś pełny przegląd tego, co się działo. To była, można powiedzieć, no może niełatwa, ale jednostronna walka. Przynajmniej tak się wydawało, oglądając to z boku. O kurczę, no to fajnie. Ja trochę miałem inne przeświadczenie. W środku widziałem, że jest ciężko. Mocny rywal, mocno bił, ale Łazar ma o wiele cięższe ręce. Walczyłem z mocniejszymi przeciwnikami, chociaż tutaj niewygodny Mańkut, ale... Nie dawałem mu robić tego, co robił Mańkut, więc odrobiłem pracę domową po przegranej z Mańkutem właśnie, więc myślę, że było spoko, no. Jesteś troszeczkę porozcinany, bo widzę oba łuki, nos, przeszkadzają ci te kontuzje, przeszkadzały jakoś? Też, ale wycięty czy? No to ale tak drobne. Podrapany. Nie przeszkadzają mi, teraz jest wszystko dobrze, nie miałem przez parę dziesiąt sekund dobrego obrazu, czułem, że mi to oko trochę winkluje. I tak na lekkim przymrużeniu, jak go usadziłem, chwilę tam poklinczowaliśmy to, odzyskałem oddech fajnie, bo nie zatkało mnie nawet przez chwilę, z czego się cieszę, widać, że ten okres przygotowawczy, gdzie jest z trenerem Radkiem Wróblewskim, jest tutaj ze mną. Bardzo dobrze to przepracowaliśmy, wiedziałem, że jestem gotowy i teraz to się po prostu urzeczywistniło. Dobrą robotę robimy, mamy fajne plany już teraz, wiemy co podkręcić, co poprawić i lecimy dalej. Pokonałeś zwycięzcę jednego z turnieju. Co teraz? Super fajty, czy jednak chciałeś się spróbować w tym turnieju? Jak to wygląda? Kurczę, no coraz poważniej myślałem o tych turnieju. Chciałem 15 odpuścić z tego tytułu, żeby właśnie ten ciężki teraz obóz sportowy do końca roku przepracować. Kondycyjnie, motorycznie, żeby nie zabrakło, żebym mógł być 2 minuty bez przerwy. 30 sekund i kolejne 2 minuty być bez przerwy. I tak po kolejnych 30 sekundach znowu, żeby to był po prostu sprint. Cały czas ostra wymiana, ostra presja. Ale nie wiemy, no z tego tutaj usłyszałem podczas przerwy, jeszcze zanim się zacząłem rozgrzewać, że prezes mówił o tym, że nie chciałby mnie w turnieju, bo ma jakieś inne plany. Więc na spokojnie, myślę, że się dzwonimy po niedzieli, przedyskutujemy to co dalej. A na razie mówię, holiday muszę zrobić. Obiecałem dzieciom, że pojedziemy nad morze albo w góry. Chociaż taki jeden weekend chciałbym naprawdę wyłączyć telefon, odpocząć od tych social mediów, tych relacji. Lajków, tego wszystkiego, cały czas komentowania jakiejś tam części, małej części mojego życia, bo nie przeginam jak większość influencerów, że nawet idąc srać mówią ile zużyli papieru. Staram się to zrobić do minimum, gdzieś tam czasem wrzucam po prostu zdjęcie z dziećmi z jakiejś wycieczki czy tam wyprawy małej, bo często jak się udaje to w weekendy jeździmy nawet na takie krótkie rowerowe przejażdżki. No ale nieraz po prostu mnie nie ma nawet tych weekend, bo po ciężkim tygodniu jadę znowu gdzieś w Polskę łapać doświadczenie, czy to jeździć na jakieś seminaria i tak dalej, na których łapię doświadczenie znowu i to tak to właśnie wygląda, więc teraz czas dla dzieci, a po niedzieli na spokojnie, jak już wrócę, usiądę przed telewizorem, wtedy dzwonię się na pewno z prezesem i zobaczymy co tam myśli, ale myślę, że na 15 chciałbym wrócić po raz kolejny, nie połamałem się, nie zostałem połamany, więc prawa ręka luz, lewa ręka luz. Z głową zawsze jest luz, nawet jak oficjalnie nie ma luzu, więc lecimy dalej. Kolejny puchar do kolekcji twojej mamy na półce chwały. Tak, oczywiście. Ten tydzień będzie objazdówka po sponsorach, po znajomych, żebyśmy sobie uwiecznili to wszystko na fotkach, na wspólne jakieś tam rozmowy. A później tak, oczywiście do ołtarzyka mojej mamy. Czeka właśnie, teraz muszę chyba po tym wywiadzie z tobą, zanim dojdę dalej, to muszę zadzwonić, powiedzieć mamo, że jest wszystko w porządku, bo ona będzie czekała, dopóki nie zadzwonię. Kiedyś nie zadzwoniłem, całą noc kobieta nie spała, więc teraz to jest pierwsze, o czym pamiętam. Zaraz dzwonię do domu i dzwonię do mamy. Czujesz, że wyrastasz powoli na jedną z największych gwiazd tutaj w Gromdzie? Kurczę, czy czuję? Ja to cały czas się czuję takim samym Sepkiem, jak byłem i gdzieś tam ta skromność jest, nie wiem czy skromność, no ja jestem taki po prostu jaki jestem. Myślę, że pierwsze moje wypowiedzi nie dużo się różniło od tych, które są teraz. Po prostu teraz mogę więcej trochę powiedzieć o tym wszystkim, bo wiem już coraz bardziej z czym to się je. Czy jestem gwiazdą?
Ja jestem cały czas ten sam Sebek, nawet jak ludzie będą mówić, że jestem gwiazda, mnie powoli to przerasta. Więc myślę, że no gwiazda, no fajnie, że jestem postacią tutaj w Polsce już poważaną i nie tylko, bo nawet za granicą, myślałem, jak w Anglii spędziłem tam parę dni, powiedzmy, to spotkane przypadkiem rozmowy, ludzie podbijają, pogadać, zrobić sobie ze mną zdjęcie. Obcy ludzie na innym kontynencie, można powiedzieć. No fenomen to jest dla mnie, po prostu coś nowego. Ja nieraz jak do sklepu idę i sobie dzieciaki robią ze mną zdjęcie między półkami sklepowymi, to ja po prostu nieraz to czuję się skrępowany tym. Robię to zdjęcie, czapka na dół i spierdalam. Już często gęsto po prostu nie robię nawet zakupów w ciągu dnia, tylko gdzieś tam wieczorem wybieram sklepy dalej od centrum miasta, żeby ominąć to wszystko. Nie to, że unikam fanów moich, zajebiście, że jesteście. Bądźcie cały czas, jesteście mi tak samo potrzebni. To jest mój doping, gdzieś tam jak dzieciaki za mną biegną po blokach i tylko żebym ja do nich pomachał, jest później jazda, całe bloki żyją tym, że ja po prostu przejechałem i pomachałem do nich, więc to jest zajebiste. Podrukowałem jakieś tam zdjęcia, podbijam często do dzieciaczków, mówię, kibicujecie? Kibicujemy. No to chodźcie, złożę podpis i najpierw robię sobie zdjęcie z tym podpisem, później ze mną wstawiają, oznaczają mnie. Zajebista sprawa, nie sądziłem, że to może tak fajnie smakować, naprawdę, że gdzieś tam jestem, nie wiem, no idolem, czy takim autorytetem może też nawet, z którego można wybrać przykład, a nie z tych wszystkich pato streamerów i tak dalej, więc zajebista sprawa. Te wąsy, jak tak kręcisz wysoko, to nie przeszkadzają ci trochę w widzeniu? Nie, nie. Tu jest naturalny wosk użyty do stylizacji. Jak widzę kątem oka wąsik, znaczy, że jest dobry, że nie trzeba go poprawiać. Więc zabijam go tak do góry. Może coś będzie modernizować, ale wąsa nie zgolę. Dłonie w porządku? Tak. Tak, lekko tylko kciuk, ale myślę, że to jest bardziej przez to, że troszkę mam za ciasno zawiązane. Gdzieś tam może też trafiłem kciukiem, ale kurczę, natura dała mi to, że mam twarde kości, więc... Jak najszybciej chciałbym wrócić na salę, ale wiem, że muszę teraz chwilę mój układ nerwowy wyciszyć tak naprawdę. Twardą głowę też się natura dała chyba, co? No ale jak widać. Fajnie, coś tam przyjąłem, ale ja to tak czuję, że żeby dać, oddać, muszę najpierw zebrać. I tak jak mówię, ten jeden cios, który gdzieś tam po gałce ocznej po prostu myślę mi tak naruszył, ale wszystko jest okej, okay. No wszystko jest w porządku. Widzę, nie mam gdzieś tam jakichś zawahań obrazu, myślę, że jest okej. Okay. Jak nie zezuje mi oko, to jest w porządku. Nie zatrzymuję dłużej w takim razie, bo bardzo ważny telefon masz do wykonania. Tak. Szanowni Państwo, jeden z głównych bohaterów dzisiejszej gali, Scarface. No i co? Czekamy wszyscy, słuchaj, na twój grudniowy występ, no bo nie ma co ukrywać, że no kurczę, skradłeś dzisiaj show póki co. Fajnie, cieszę się. Teraz walka wieczoru, walka Łukasza, bo finał się nie odbędzie. Jestem teraz za Łukaszem, za każdym razem, gdy wygrywam, jest ze mną w szatni, więc... Teraz tym razem go muszę mieć w szatni, bo to też jest mój taki omen, który, tak, talizman, który jest mi potrzebny, więc sercem teraz za nim oczywiście. Wiadomo, Polska to Polska, to jest nasz kraj, tak jak to powiedział Wasyl, tu jest Polska, tu się walczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.